Księdze Przysłów 3:32 czytamy. Przewrotny jest obrzydliwością dla Jehowy. Ktoś taki na przykład rozmyślnie udaje przed innymi posłuszeństwo, a potajemnie dopuszcza się grzechów. Chociaż może przez jakiś czas sprytnie zwodzić ludzi, to jednak wszechmoc i prawość Jehowy stanowią gwarancję, że kto zakrywa swe występki, temu się nie powiedzie. Zdecydowana większość sług Jehowy jest mu szczerze oddana. Do rzadkości należy też ktoś z Boże świadomie odbiera zwodniczą formę wielbienia Boga. Jednak coś takiego zdarzyło się w czasach Mojżesza i w sporze wczesnochrześcijańskim może więc zdarzyć się także i obecnie. Czy to znaczy, że powinniśmy odnosić się podejrzliwie do współwyznawców i kwestionować szczerość i lojalności wobec Jehowy? W żadnym wypadku. Żywienie bezpodstawnych podejrzeń względem naszych braci i sióstr byłoby niewłaściwe. Co więcej, gdybyśmy mieli tendencję do podawania wątpliwość, lojalność innych członków zboru, ucierpiałoby na tym nasze własne usposobienie duchowe.